Dzień dobry, witam wszystkich. Mam na imię Dołasz. Dla tych, co mnie znają, mi na nazwisko mam Kowalczyk. Mam żonę Sandrę. Nie będę dzisiaj tu mówił o pokucie, ani o jakichś zaoburzeniach swoich, czy jakichkolwiek. Powiem wam o pasji. O pasji, która zrodziła się we mnie, gdy poznałem Boga, gdy poznałem... Wiecie... Kurczę... Jak to powiedzieć? Ten przydomek ewangelista, który do mnie przygnął, w ogóle o sobie wolę mówić. Człowiek, który poznał miłość Bożą. Jestem człowiekiem, który poznał miłość Bożą. Miłość Bożą, która zamieszkała we mnie. Ona jest na moich ustach, ona jest w moim sercu, ona jest słodyczą w ogóle dla mojego życia. Dla mojego życia nie ma nic innego lepszego niż miłość Boża. Do mnie Bóg przyszedł jak do syna. On stał się moim ojcem. Ja realnie na sobie poznałem Jego miłość. I wiecie co? Ta miłość zrodziła we mnie pasję. Ta miłość ojca do syna i syna do ojca zrodziła we mnie pasję, że postanowiłem, że ogłoszę tą miłość całemu światu. Dałem przyzwolenie Bogu, by mógł przeze mnie działać. Wiem, że popełniam błędy. Nieraz jeszcze popełnię. Wiem, że zaburzenia miałem takie, mam jeszcze inne, ale to nie o tym chcę mówić. Dałem mu pełny dostęp. Wiecie, ewangelizowanie dla mnie nie polega na spotkaniach piątkowych, na ewangelizacjach piątkowych. Moje ewangelizowanie zaczyna się od dnia, kiedy się kładę spać. Kiedy wracam z lasu, po spotkaniu z moim ojcem, gdy się kładę spać, gdy rano wstaję, mam jego słodycz na ustach. Gdy rano wstaję, dziękuję mu, że on pokochał mnie, że postanowił w ogóle, on mnie kocha. W ogóle to jest w ogóle dla mnie, to jest w ogóle, nie ma nic piękniejszego. Bóg mnie pokochał i w ogóle nie liczy się dla mnie nic. On mnie kocha, jestem pasjonatem Jego miłości, mógłbym tutaj mówić dużo. Wiecie, jestem żniwiarzem. Wiecie, w piśmie pisze, że w ogóle Jezus jak chodził, mówił, że w ogóle ziarno jest gotowe do w ogóle zbioru, że tylko robotników jest mało. Ja w ogóle, ja chcę być tym robotnikiem, który wychodzi z kosą. Mam kosę prawdy. Idę i żnę. I w ogóle miłość Boża spowodowała to, że w ogóle zrodziła się we mnie pasja. Nie chcę, nie ciągnę ludzi za sobą. Staram się ciągnąć ludzi, przekazać ludziom to, co otrzymałem ja, czyli miłość. Chcę, żeby każdy mógł po prostu na tym świecie, nie wiem, czy będę w Palestynie, nie wiem, czy będę w Afryce, nie wiem, czy będę w Polsce, ja nie wiem tego, ale wiem, że w moim sercu jest, aby każdy mógł na własnej skórze, własnym uchem, własnym sercu dowiedzieć się, że jest dobry ojciec, że jest dobry tatuś. Wiecie, ja jak rano wstaję, ja modlę się o człowieka pokoju, który przyjmie Ewangelię. Ja modlę się o ludzi, których Bóg postawi mi na drodze, żeby ich uzdrowić. Ja modlę się o każdą strategię, o każdy projekt, gdzie w ogóle głosić. Ja w ogóle jestem pasjonatem w tym. Jestem w ogóle pasjonatem. Ja delektuję się, jak siedzę i myślę, co jeszcze mogę zrobić. Wiecie, ja tak prawdę mówiąc prywatnie z żoną, my poświęcamy każdy swój wolny czas na wyjścia. My jak mamy wolny dzień od pracy, jesteśmy w parku, modlimy się, uzdrawiamy chorych, jesteśmy w galeriach. My nie siedzimy, wiecie, my nie siedzimy w domu, my w ogóle nie leżymy. Zgniłbym, jakbym leżał w domu i próbował zachować dla siebie
tą miłość, która w ogóle przeze mnie płynie na ten świat. Chcę, żeby każdy na tym świecie poznał Jego miłość. W ogóle to jest moją pasją. Kurczę, brakuje mi, mógłbym tutaj stać i mówić wam dużo, ale to jest całym moim życiem. Nie mam nic więcej. Nie, bo wiecie, w starym życiu zaczynałem 5 szkół. Nie skończyłem żadnej. Zacząłem od technikum mechanicznego, technikum budowlanego, od zespołu szkół mechanicznych, od zespołu szkół budowlanych, skończywszy na OHAP-ie. Nie skończyłem żadnej szkoły. Wszystko, czego podejmowałem się w starym życiu, w ogóle nie miało jakiegoś takiego finiszu w ogóle, czy nie wiem, jak to określić. Pasja do ewangelizacji zaczęła się i wiecie co, myślałem w pewnym czasie, że w ogóle fiksuję i mówię, Boże, jak fiksuję, to weź w ogóle część tego, zabierz. I ja wam powiem, im częściej wmawiałem, że fiksuję, to w ogóle pojawiało się we mnie jeszcze większe parcie, jeszcze większe natężenie Bożej miłości, która nie może być zatrzymana we mnie, ale rozlana na ten świat. Ja w ogóle nie chcę tego zatrzymywać dla siebie. To nie jest dla mnie. To ma być dla ludzi przeze mnie. Ja powiem wam szczerze, nie wiem, jak wy macie. Ja chcę, by każdego dnia, nie wiem, czy to w sklepie, czy na spacerze, nad rzeką, w lesie, gdziekolwiek jestem, staram się przekazać ludziom Chrystusa, staram się przekazać ludziom prawdziwą miłość Bożą, staram się przekazać ludziom, że mogą tak jak ja usiąść sobie przy Jego nogach i po prostu przy Nim być. Staram się, by miłość Boża przelewała się na ten świat przede mną i zrobię wszystko, by każdy postawiony człowiek na mojej drodze dowiedział się przeze mnie, że jest miłość. Bez miłości nie ma nic. Bez miłości jestem jak cymbał brzmiący. Gdy ją zachowam w sobie, to w ogóle to nie będę ja. Ja w ogóle jestem człowiekiem miłości. Bóg do mnie przyszedł z miłością. Ludzie, On nas kocha. On mnie kocha. On Ciebie kocha. Ciebie kocha. Ciebie kocha. Ciebie, Michał, kocha. Wszystkie nas kocha. On jest miłością. Jak to zatrzyma? Jak to w ogóle? Ja to uwolniłem i w ogóle to ze mnie płynie jak rzeka. Jak z wodospadu to w ogóle chce rozlewać się na ten świat, Artur. Jedyne co, wiecie, jedyne co hamuje to tylko mogę to zahamować ja sam, jeżeli nie będę robił tak, jak on chce. On jest jak Niagara. On wlatuje tu i wlatuje tu w ogóle. Jestem pasjonatą Bożej miłości. Jestem pasjonatą. Nie wiem, co mam tu. Nie Amen. Wiem, co powiedzieć panu. Amen. Amen. Wiecie, a propos projektów ewangelizacyjnych różnych, wiecie? A propos projektów. Prosiłem o to Tomka, bo chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną kwestię, że Bóg nie potrzebuje od nas niczego za wyjątkiem zgody na to, aby być przez Niego użytym. I powiem Ci coś. Jest chcenie i wykonanie w życiu człowieka. Bóg mówi, ja nie jestem, który daje chcenie. Ktoś mówi, ja nie mam chcenia szerzenia Królestwa. To coś Ci powiem. To dzisiaj przyjdź do Niego i powiedz do Niego tak. Ja nie chcę szerzyć Twojego Królestwa, ale wiem o tym, że możesz włożyć we mnie chcenie,
A więc ja się teraz otwieram na to, żeby zacząć chcieć. I wiesz, co się stanie z tobą? To samo, co z tobą. To samo, co z tobą. Michał, mogę cię prosić?